Nasze Grand Prix, aparat złotego druka, przekazuje na ręce profesora Malickiego, który już za 30 sekund będzie wręczał tę nagrodę. Oprócz tego film, nagranie DVD, komplet gra i oprócz tego oczywiście nagroda finansowa, o której wspominałam wcześniej, ale ta najważniejsza to ten właśnie złoty druk. Nagrodę wręczał będzie oczywiście profesor Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, twórca tego konkursu. Argumentował wybór jury będzie pan Arkadiusz Ławrywianiec. Natomiast ja powiem, że osoba, która otrzymuje w tym roku główną nagrodę, już raz była laureatem konkursu Śląska Fotografia Prasowa w 2005 roku za zdjęcie dziewczynka czekająca na eksmisję z bytomskiego mieszkania, a w 2011 ten fotoreporter otrzymał nagrodę specjalną Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów za zdjęcie z cyklu Grajek. No już wszystko jasne. Pan Tomasz Jodłowski, zapraszamy. Na przeglądzie śląskiej fotografii prasowej Grand Prix zdobył Tomasz Jodłowski cyklem obrazów sportowych. Jednak tam jest coś więcej niż sam sport. Tak, jest to bieg ekstremalny Runmageddon, ale moim celem było nie tylko pokazanie zmagań sportowych, natomiast chciałem pokazać zmagania człowieka w zasadzie z samym sobą. Taka ścieżka zdrowia, natomiast jest to taki troszeczkę obraz naszego życia, z którym codziennie musimy się zmagać z różnymi przeciwnościami, ale miejmy nadzieję, że za tym idzie są jakieś nagrody, to znaczy zwycięstwo na przykład w tym biegu. I tak jakby pozornie zdjęcia sportowe, aczkolwiek mam nadzieję, że oglądający zobaczą troszeczkę więcej niż tylko sam sport. Człowiek przede wszystkim i jego zmagania z samym sobą. No dokładnie tak. Największym naszym z jednej strony przeciwnikiem, a z drugiej strony sojusznikiem jesteśmy my sami, więc pozornie walczymy z rzeczywistością czy z przeszkodami, natomiast to cały czas taka nasza wewnętrzna walka. No miejmy nadzieję, że zakończona generalnie sukcesem. Tak, o sobie dwa słowa. Pracowałem w kilku redakcjach, głównie na Śląsku, współpracuję z redakcjami ogólnopolskimi, natomiast generalnie jestem freelancerem, czyli sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Mogę tylko życzyć panu kolejnych sukcesów, no i zdobycia Pucharu Przechodniego, jakim jest Złoty Druh profesora Malickiego. Tak jest, bardzo dziękuję, będę się starał, dziękuję bardzo. Dziękuję.